Uważam, że jeszcze wszystko co najlepsze jest przed nim. Jesteśmy właśnie na rozkminie z bossami Wilanowa. Zabrali nas tutaj do swojego punktu, w którym planują kolejne ruchy. Jakoś mega się nie przejąłem, no bo wiedziałem, że zaraz dostanę inne propozycje najpewniej, nie? Gdybyś miał zacząć teraz karierę na nowo, to próbowałbyś swoich sił... To bym został youtuberem. Youtuberem i walczył we Free Fighter. Dokładnie tak. A co cię sprowadziło do Warszawy? Bo ty pochodzisz z Trójmiasta, tak? Co cię sprowadziło? Piękne kobiety. Nie, bo... no żartuję, stary, no w Trójmieście nie. Peszko, jak chcesz, zapraszam. Nie chcę cię bić, ale za dobre pieniądze cię pobiję. Obiecuję, że skończy się to w pierwszej rundzie. Dzień dobry panie i panowie, witam was na kanale Sixpack TV. Jesteśmy dzisiaj w gościnnych progach Akademii Sportu Warki Wilanów i nie mogę mówić za głośno, bo za nami odbywa się trening, a na nim m.in. wschodząca gwiazda internetu Piotr Lizak-Lizakowski, z którym spędzimy dzisiaj dzień. A tutaj jest legendarny trener Piotr Kuchniński. Dojrzy was nawet w nocy, znajdzie was nawet w nocy. Słuchajcie, muszę obserwować, jak moi zawodnicy trenują. Delta Optical, doskonała optyka. Znajdę was nawet w nocy. Tylko rękawice mi zostały. Trener nam robi luźny trening, jak widzicie, normalnie jest dużo ostrzej, żeby dało się coś jeszcze z nami nagrać, a i tak wszyscy są wykończeni. Jak zawsze. To nie wszyscy. Mów za siebie. Doświadczenie. A ja ich czujnie tu obserwuję. Bacznie śledzę ich ruchy. Jak trener ocenia ruchy? No, może być? Na poziom dostateczny. Dostateczny. Zawsze mi dwójki, dzisiaj dobrze. Trójeczka. Teraz się żywią, jest latarka. No. Michał dalej nie wie, że ten mikrofon tak daleko nie łapie. Michał Weta. Tak wygląda na podłączonego. Ty jesteś od tygodnia. Jak się Adam podłączył miesiąc temu, to do tej pory mówisz bzdury. Trenerze, gdzie tu jestem? O! Trenerze, kurde, w tej, z tym sprzętem to trenerowałem. Słuchajcie, dojrzymy nawet w nocy. Delta Optical, doskonała optyka. Znajdę was wszędzie! Trenerze, byliśmy właśnie świadkiem treningu waszej grupy zawodniczej. Mógłby trener nam przybliżyć, jakie były założenia treningowe dzisiaj, a potem pokrótko o najbliższych walkach trenera zawodników. Największym założeniem tutaj treningu to było zmęczyć Mindę. Fizycznie i psychicznie. I udało się. 10 na 10. Na 10. Ale widziałem, że były trenowane legendarne kolana trenera, tutaj bardzo duży nacisk.
Mówię, bo trener pamiętam właśnie jeszcze przed okrzykiem Safe.pl był znany z okrzyku kolana, tak? No, tak. Więc widzę, te kolana są trenowane i tutaj mamy, było widać kilku zawodników, które mają walki, Trypson, Minda, Lizak i z tego co wiadomo, Michał Pasternak też niedługo tak, będzie gdzieś krzyżował rękawice. Tak. Jak formy tych zawodników? No, na razie rosną. Na razie rosną. Tak. Lizak, z którym dzisiaj spędzamy dzień, tak, miał przez to bardzo ciężkie zadanie, no bo wybrał udział w turnieju, w którym przeciwnicy może i nie byli najwyższej jakości sportowcami i fighterami, ale wagowo górowali nad nim. Czy przygotowaliście się typowo pod to i czy sparował z Mindą i resztą dużych chłopaków? No, głównym sparring partnerem Lizaka to był Flapu i Minda i zawsze dostawali lanie. Nie, pojedynczo nie radzili sobie, musieli atakować Lizaka we dwóch. Jeden trzymał, a drugi go robił, tak? No ale na szczęście tam w tym turnieju był tylko pojedynczy przeciwnik naraz, więc... A kto według trenera w tym turnieju był najmocniejszym ogniwem, oprócz oczywiście Lizaka? No Marcin Neumann. Przez to, że miał przygodę trenowania z trenerem? Nie. Myślisz, że w ogóle się coś pamięta z tych ringów? Przez to, że ma duże doświadczenie, bo chyba najwięcej walk stoczył. Myślę, no tak, że najwięcej walk stoczył i też walczył z mocnymi przeciwnikami i też jest zawodnikiem ciężkim, bo waży tam 115 kg, więc myślę, że największe doświadczenie z tej grupy, no i też wagowo też ciężki. To teraz powiedziałem w drugą stronę, kto był najsłabszy w tym roku? Najsłabszy? Ogniwem? Bo bym analizował trener. Chyba Ludwiczek. Ludwiczek, no bo właśnie dzisiaj jak były te kolana, to mniej więcej tak na głowę Ludwiczka wyprowadzał Lizak. Ludwiczek. Super, dziękuję bardzo trenerowi. Jesteśmy właśnie po treningu w Akademii Sportu Walki Finalów. Jest ze mną Piotr Lizak. Siemano. I Olek, syn trenera Milka. Mieliście okazję porobić dużo rund razem, bo jesteście dość zbliżeni warunkami, ale ty jesteś po prostu potworem, jeżeli chodzi o zasięgi. Ile masz lat i ile masz mam wzrostu? Mam 17 lat obecnie i 2,4 wzrostu, 2,4 cm wzrostu. No a zasięg to nie wiem. Czy szykują ci jakieś walki w najbliższej przyszłości? Powiedzmy, że tak. Jak to określił twój tata, jesteś połączeniem freak fightów i sportu. Masz studenki Kołeckiego, a koszulkę Amadiego Ferrariego. No, tak wyszło akurat dzisiaj, tak się ubrałem przypadkowo. W ogóle nie wiedziałem, że spadniecie do nas na trening. Ale fajnie, okazało się, że przyjechaliście i... I że Marcin jest w porządku. Jest jednak nie to, co mi piszą w internecie. Tak, to nieprawda, co mi piszą w internecie. Teraz przejdziemy do ciebie. Jakie były założenia dzisiejszego treningu? Bo widziałem, że trochę się kulaliście, trochę robiliście zadań na przyrządach. No wiesz co, myślę, że to tak na przykład bijesz worek, to jest inne zmęczenie niż jak zaraz się kulasz. Tak myślę, że trening, który na pewno na naszą kondycję dobrze działa, tak jak jest w walce, raz jest klincz, raz są ciosy, raz kulanka, nie? No i dużo tych elementów, bo były też elementy obaleń, te wskoki, duszenia widziałeś, kolana, łokcie, bicie worek, czyli jakby stójka, bicie z dosiadu, czyli wszystkie elementy MMA i czas 5 minut na każdą stację, to tak jak runda jedna, nie? Mhm, jasne. Lizak, ciebie nie będę się pytał, bo co do ciebie domyślam się, gdzie będzie twój kolejny start. A ty, Olek, celujesz w sportowe MMA, czy free fighty też są dla ciebie jakąś opcją? No, myślę, że na pewno sport, ale jakby była szansa, to czemu by nie? Ja bym cię widział w pojedynku z jakimś koszykarzem. No, to z możemy zrobić. W pojedynku z koszykarzem, czemu nie, prawda? Z koszykarzem jakimś w pojedynku. Jak myślę, jest jakiś koszykarz chętny, słyszycie, to możemy koszykarze wyskoczyć. Jeżeli tam jesteście, Olek czeka na propozycję. Jesteśmy właśnie na rozkmince z bossami Wilanowa. Zabrali nas tutaj do swojego punktu, w którym planują kolejne ruchy. No co ruchy planują? Tu na razie trzeba planować, gdzie zaparkować, bo tu walą te. Warszawski Bronx. To jest to właśnie, blokady. To są to właśnie niebezpieczne osiedla. No to osiedle jak osiedle, nie? Ogólnie tu nie mieszkamy, tylko tu rządzimy tym rejonem. Aha. No właśnie się mówi, nie strój do własnego gniazda. Dokładnie, nie? Wiesz. Ciężko mi jest. A na jakim osiedlu mieszkacie? Pracy. Na najlepszym. Czyli? Wojtek, gdzie my mieszkamy? Na Mokotowie. Ale jak ci dokładnie to jest? Dolny Mokotów. I po Wiśle? Czy Sielce? Nie. No, jak już to nazywają? Nie. Ważne, że jest tam dobrze. Fajne dziewczyny mieszkają. Nasze ulubione. Michał, chcesz? Ja zawsze patrzę, w którym jest więcej i to co mniej, to daje Michałowi.
Panowie, pozwólcie, że nasz koszt. No wiadomo, super. Życie? Na nasz koszt do 15 zł. No właśnie. Ej, podoba mi się Sixpack, bo musisz częściej przyjeżdżać do nas. No przybierzesz na masie przynajmniej. Pomidorowa z ryża? Ja sobie zapytam. Koperek. Dobra, to tyle. I tak, Michał, coś jeszcze? Kupa na 6, to jeszcze? Jakie były twoje pierwsze myśli, po tym jak dowiedziałeś się, że gala Hiding się nie odbędzie? Byłeś zaskoczony, przestraszony, załamany? Jakie emocje to przejrzały? Tam mówiłem w jakimś wywiadzie, siedzieliśmy z ziomkami, nie, na chacie. I że o, patrzcie, jaka beka. I od razu raczej myśleliśmy, jak to zmemować dobrze. I wrzuciłem ten wers Malika na Instastory, ABW przestępczość gospodarcza i dużo ludzi tam haha reagowało. Ale ogólnie jakoś mega się nie przejąłem, no bo wiedziałem, że zaraz dostanę inne propozycje najpewniej, nie? Czy to frikowe, czy sportowe, no i się nie myliłem, bo od razu telefon z jednej federacji, idę spać, 9 rano z drugiej federacji i ogólnie chyba z 7 miałem propozycji różnych, nie? Powiedz, musiałeś wyłączyć telefon. A w ogóle, nie wiem czy widziałeś... Ja. Nie wiem czy widziałeś, ale ostatnio Boxdel wyzwał Malika do walki na Fame 20. No. Jak myślisz, kto by taką walkę wygrał? Czysta kalkulacja. Boxdel. Jestem nawet 100% pewny, żeby wygrał tę walkę. Jak ta walka by wyglądała? Ogólnie widziałem kiedyś tarczę Malika. Nie. To, może Iza. To wiesz. Nawet jak tarczuje jako tako, to jak nie sparuje, no to nie ma tego obycia, nie? Na tarczach każdy może być mistrzem, a jak nie sparują, to nic to nie dadzą ci tarcze w walce. A Boxdel i ma już walki i sparuje normalnie. Jeśli by walczyli w MMA, no to masakra. Jeśli w boksie, to może Malik mógłby coś tam ugrać, ale raczej na Boxdela postawił. Ale się nie zgodzi Malik, bo wiesz jak to jest u ciebie, wizerunek gangstera. Dokładnie i dużo do stracenia. Nie daj Boże przegrasz walkę. Tak samo u ciebie, nie? Chyba masz sporo do stracenia wizerunek króla Wilanowa. Bossa, przepraszam. To już szkoda, że ten turniej się nie odbędzie, co? A myślałeś w ogóle o jakimś potencjalnym przeciwniku dla siebie? No bo zgaduję, że będziesz walczył na gali, nowo otwartej gali. Czysto teoretycznie, gdybyś miał zawalczyć na gali Cloud MMA, kto byłby twoim przeciwnikiem, twoim wymarzonym przeciwnikiem? Tomek z Fight Sport. Lubię go bardzo. Adam z TV reklamy. Mój wymarzony przeciwnik. Właśnie. Powiedzieliście przed chwilą bardzo negatywnie o TV reklamie. No ścierwo, TV śmietana. Czemu ich nie lubisz? Bagno medialnym. No, że napuszczają innych zawodników na moich kolegów i clickbaitowe tytuły robią. I tylko wszystko, żeby skłócić zawodników między sobą. Nie zjebane to jest. Merytoryczne dziennikarstwo jak EBB czy Sixpack TV, prawda? Dokładnie, tylko taki najniższy mu. Wiadomo, musi być w społeczeństwie ten margines w każdej dziedzinie. Czy to jest gastronomia, to wiesz, masz jakąś budę z tanim burgerem i masz gesslerową, nie? To tak jak u nas, no nasze kanały topka, no tak, topka dziennikarska, no i TV śmietana, ścierwo, kurwa mu. Okej, okay, mocne słowa. Myślę, że Adam z TV reklama nie będzie zachwycony oglądając. To niech na policję zgłosi. Ale... Myślę, że nie będzie dłużny i nagra jakiegoś lisa. Na pewno, z dziewczynami w kurku. Tak. Michał, to by też wypadła niestety walka, miałeś się zmierzyć z tą Kim Saradą. Oficjalnie gala się nie odbędzie. Gdzie ciebie będziemy mogli zobaczyć? Wiadomo, że to jest odcinek o Lizaku, ale warto byłoby też dowiedzieć się, co dalej z warto stopą, by było, żeby był ktoś taki, który przyniesie zainteresowanie. Bez niego wyświetleń by nie było. Czy twoim kolejnym przeciwnikiem... Nie musisz nam mówić kto. Nie będę zadawał po prostu pytania, masz odpowiadać tak lub nie. Równi dwa razy. Czy to będzie jakiś freak fighter? Czy to będzie celebryta? Tak. A ty wiesz kto? Czy nie wiesz? Czy to będzie Kornik? Bo on chyba już jest bardziej celebrytą, heavy metalowcem niż metalem, więc... Nie, Kornik nie nadaje się do walki ze mną. Ja jestem za dużo ważę, tak uważam. Chociaż on mówi, że mógłby ze mną zawalczyć, ale ja śmiem twierdzić, że to by była jedna z jego gorszych decyzji w jego życiu. A ja w ogóle zastanawiam się, jak ten wasz konflikt zaczął, bo też śledziłem to, że wypowiadał się o tobie negatywnie. Ty chyba wcześniej nic o nim nie mówiłeś. Nie, ja nie mam. Czemu on się na ciebie flaga Japonii. Medialnie się na ciebie rzucił? Myślę, że byłemu mistrzowi KSW zaczyna brakować pomysłów na siebie, no i jego pomysłem na swoją osobę jest to, że
musi zaatakować takiego zawodnika jak ja, czyli największego atencjusza i na tym, nie wiem, zrobić jakąś tam markę i no nie wiem, walki na pewno... Nie uważam, dostanie, że, nie dostanie. Uważam, że to by było głupie z jego strony wziąć walkę ze mną w MMA. Bo jestem od niego dużo cięższy i uważam, że to by była walka do jednej bramki. Ja się tutaj zgadzam, że dla każdego zawodnika na galach freak fightowych byłbyś zagrożeniem, ponieważ masz bardzo duże doświadczenie. No tak, tylko że ja i ty jesteśmy zawodnikami i wiemy to, że jeśli ktoś jest dużo cięższy, to... I do tego ma wysokie umiejętności. No dokładnie. Dlatego mnie do turnieju wystawił. Ja na przykład tak koronkowego zestawiłbym bardziej z tobą niż ze mną. Koronkowego. Ja w sumie też bym go ze sobą zestawił, tylko on musi na to zasłużyć. A. Ty byłeś już popularny przed rozpoczęciem współpracy z EBEB, pomimo tego, że ludzie twierdzą, że dopiero tam. Ja już wiedziałem o tobie od bardzo dawna, że taki zawodnik istnieje, walczy w One FC. Gdzieś tam jest. Gdzieś tam jest w tych czeluściach internetu. Ale Lizak, że tak powiem, no wylansował się przy tobie. Czy ty uważasz, że mu totalnie odwaliło? Nie. Uważam, że jeszcze wszystko co najlepsze jest przed nim, bo to jest dopiero początek tej jego drogi. I uważam, że jak będzie w połowie, to zobaczymy największą gwiazdę, największego influencera i celebrytę na świecie. To może być najszybsze dojście do sławy i upadek, bo wiesz, nie, idzie się tego boję. Uważam, że Ferrari i inni przy nim to są tacy malutki. On będzie międzygalaktyczną gwiazdą. Dzięki, Michael. Tak będzie. Zostałeś właśnie namaszczony. Najpierw przyściewie. Poczekaj, powinieneś iść w ten tłuszcz od kurczaka i taki znak krzyża. Walczyłeś już z Koronkowym? Z Koronikiem Sowińskim. Wygrałeś? Tak. Z Koronkowym Arturze Sowińskim, tak? Tak, wygrałem. W jaki sposób? Lekarz, tak, bardzo spektakularny. Podbiłem mu oko, rozciąłem głowę i lekarz wkroczył, żeby do najgorszego nie doszło. A, czyli zabrałeś mu... Za kuli Marcina w kajdanie. Zabrałem mu duszę. Zabrałem mu duszę. A nie wiesz, czy on teraz chciałby ją odzyskać? Honor, duszę i myślę, że, mógłby chcieć. Myślę, że dąży, myślę, że to jest dla niego teraz najważniejszy cel. Walka z tobą. Ja myślę, że tak. Ty mu możesz oddać wszystko. A wiesz czemu to wiem? Bo jego menadżer prosił szalonego reportera, żeby wziął Kornika do programu i żeby mógł na mnie i na ciebie pogadać. Ale na mnie nie powiedział nic, bo się bał. Nie wiem czego, może dlatego, że był w Krakowie, a Kraków jest bliżej mojego domu, nie? Ja jednak nie mam tak daleko, może Szalony by mi dał. A Szalony teraz robi dla nas, przejęliśmy go, także jego goście są uzależnieni od naszej zgody. Okej, ale wyraziliście zgodę. Dziękuję panowie, naprawdę. No posłowie Wilanowa wyraziliśmy zgodę. Chcieliśmy, żeby ktoś w końcu coś powiedział o tobie, na zasadzie takiego złego, wiesz o co chodzi. Nie żeby się wypowiadał cały czas dobrze. Bo wiesz, bo jak chcecie, żeby ktoś mówił o mnie, to wystarczy mnie zaprosić. Jak tylko o sobie gadam. Nie ukrywacie współpracy z jednym z najbardziej znanych youtuberów polskiego freak fightu, czyli EBB. Mi się nasunęła taka myśl. Jak jesteśmy jego produktem. Jesteście jego produktem, ale wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Osoby, które dochodzą do sławy, starają się potem wyjść, że tak powiem, na własne i wdziałać na własny rachunek. Czy wy myślicie też o otwarciu swoich indywidualnych kanałów? Lub no tak, czekamy lojalność, tylko aż EB mu noga powinie i spierdalamy jak najdalej i zostawiamy go na lodzie. Nie, no żartuję. Nie. Stary. Brudy musi to Nie, no tak naprawdę to nie zrobimy takiego czegoś, bo to jest gościu, któremu... Nie da się odejść, rozumiesz? My mamy tak, że wiemy, że jak już odejdziemy, to się źle skończy. Dla nas. To jest największy byliśmy boss, nie tylko Wilanowa. Na spotkaniu i on tam przyjechał. I nie przyjechał sam, tylko przyjechał z kumplami. Ja jak widziałem już w swoim życiu dużo twardych i groźnych osób, ale on przyjechał naprawdę z mocną ekipą. I nam powiedział, słuchajcie, wchodzicie, ale już nie możecie wyjść. My już żeśmy weszli i wiemy, że już nie możemy wyjść. To jest po prostu propozycja nie do odrzucenia, jak w Ojcu Chrzestnym. Ślepa uliczka. Flaga Japonii to mało powiedziane było. A co cię sprowadziło do Warszawy? Bo ty pochodzisz z Trójmiasta, tak? Co cię sprowadziło? Piękne kobiety. Nie no, żartuję, stary. No w Trójmieście...
Trójmieście nie ma klubów. Nie, no jest Mighty Bulls, tak? Jest Łot. Jest Mighty Bulls i chyba jest tylko tyle. Jeszcze Szybolek Warszawy. Ja tam widziałam kampania prosto teraz. No i moje plakaty wiszą. Ej, dobra, ej, bo zaczynajcie, stop, bo zaczynajcie 30 wątków. Ja tu jestem prowadzącym, okej? Pierwszy wątek skończę. Przyjechałem do Warszawy trenować w najlepszym klubie MMA w Polsce, dlatego wybrałem trenera Mirosława. Jest zajebiście, kariera, sława, dziewczyny, pieniądze. To mamy ustalone. Dobra, współpraca z prosto. Współpraca z prosto. Bo czekaj, daj mi tylko skończyć, bo każdy może być nastolatek lub osoba, która się wychowała na muzyce WWO, marzyłaby o czymś takim, a ty teraz zrobiłeś to, czym marzy większość nastolatków. Jesteś w kampanii reklamowej prosto. I plakaty wiszą po całej Warszawie. Ty. Wiesz, jak ja się jaram, wracam do domu, patrzę plakat z moją twarzą prosto. Nie no, stary, jestem zajarany. A było tak, że oni napisali do mnie, że siema, tam szukamy takiego chłopaka, co by zagrał takiego, że czuje się... kurwa, jak to było? No, że u siebie ja w mieście... Ja wam powiem skrócie. Napisał do mnie Soku i się zapytał, czy mam jakiegoś koleżkę. No i poleciłem Lizaka. I mówię, dobra, tylko nie mów mu, że ja go polecałem. Jak coś, to żeście się sami zgłosili. Tak było. Mów dalej, koleżko. Dobra, weź, no widzisz, widzowie, widzicie tą zazdrość, od żadnego mojego sukcesu solowego nie może przyznać, tylko wszystko dzięki niemu. To jest zazdrość po prostu. Jak ty mówisz, że wszystko ja mam dzięki tobie. Nie no, napisali do mnie, a ja mówię, no wiecie co, ja tak nigdy nie byłem w żadnej sesji zdjęciowej, nie wiem czy się nadam, nie? No ale pojechałem tam i wyszło zajebiście i jestem zadowolony, dobre siano, ciuchy i plakaty po całej Warszawie. No właśnie. I ty jesteś w tej chwili taką osobą, która bardzo, bardzo szybko dochodzi do szczytów popularności. No bo może być w krótkim okresie czasu stałeś się rozpoznawalny i popularny nawet poza kręgami MMA, bo osoby, które interesują się free fightami, to nie są koniecznie osoby, które są wielkimi fanami MMA. Są między innymi fanami dymów lub tych postaci, które tam występują. Jak ty się z tym czujesz, jak ty to znosisz? I czy nie boisz się, że cię odwali od tego palma? Kurde, no właśnie, czy się boję? No mam z tyłu głowy, że muszę jednak zachować taki trzeźwość umysłu taką, bo pokus jest bardzo dużo. Wiesz, tu idę na imprezę, nie? Pod niuansem, ostatnio byłem stary, ze 100 osób sobie robiło ze mną zdjęcia, wszyscy zbijali pionę, chcieli stawiać alkohol. Pełno, wiesz, płci przeciwnej wokół mnie, no wariuje człowiek. ale jakoś staram się to na miękko wszystko. Wiem, że przede wszystkim trening jest najważniejszy. Dwie jednostki treningowe dziennie z trenerem Mirosławem to mnie mocno sprowadzają na ziemię, nie? Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna postać z nowej organizacji Cloud MMA, z którą mógłbyś się zmierzyć. Jest to jeden z włodarzy, Sławomir Peszko. On powiedział na wczorajszej konferencji, że on nie jest tylko włodarzem, jest przede wszystkim ambasadorem, a będzie też zawodnikiem. Czy ty chciałbyś zwierzyć się ze Sławkiem w takim pojedynku? No właśnie go widziałem wczoraj na żywo, kurde, mały, chudy. Nie no, ja go lubię, bardzo sympatyczny gość i wiesz, nie chciałbym go bić, nie? Ale my jeśli... On bierze wszystkich. On każdego lubi, ale... Jak patrzcie, bluza prosto. Ale on rozumie marketing po prostu. Wiesz, słuchaj. Może być kolegami, ale wiesz, jak przychodzi do biznesu, no to... Jeśli by chciał się bić, a wiesz, za włodarza, to bym miał na pewno dobrą mamonę. No to oczywiście mogę tam z nim wyskoczyć, ale no kurde, jego naprawdę lubię i weź sobie, wyobrażasz sobie, że ja obrażam Peszkę, reprezentanta Polski? Ale nie musisz go obrażać. Dokładnie. No nie, chciałbym z nim walczyć, ale mogę, ale dokładnie, myślę, że... Jak wygrasz, to zajmiesz jego miejsce obok Lexi. To tak, to a później ja wygrywam z Lexi i zajmuję jej miejsce i jesteśmy razem. Nie. Piękny scenariusz. Piękny scenariusz. Nie chciałbyś być moim wspólnikiem. Nie. Stary, jak każdy normalny facet jakby miał do wyboru być współpracować z Lexi czy z Pastą, to by chyba wybrał fajną dziewczynę. Judasz. Wiesz o co chodzi? Judasz. Zmija wyhodowana na własnej piersi. Właśnie. Nie no, Peszko, jak chcesz, zapraszam. Nie chcę cię bić, ale za dobre pieniądze cię pobiję. Obiecuję, że skończy się to w pierwszej rundzie. Może za czysto nie jest, ale no jak my tylko trenujemy, kiedy mamy posprzątać? Nie, weź nie nagrywaj tego. Ty guli, widziałeś? Oni używają sixpacka, ty. Ale przy zbieg okoliczności. Jaka jest? Czy to w ogóle Lizak największy pokój, skoro Michał jest największy?
No bo chłopaki wyznają hierarchię w tym domu i wiedzą, kto robi najwięcej. Weź powiedz tak jak Jeza, nie? Nie, no dobra, dobra, to mamy razem. To będzie dobra fota. Chodź, Marcin. Jestem tam? To z tych mistrzostw? Nie, nie z tych, ale pierwsze mistrzostwo Polski moje, młodzieżowe. Pod okiem Mirka, trenera, tak? Mirosława. Nie seniorskie, tylko młodzieżowe. Tu wszyscy, co pojechaliśmy, zdobyliśmy medale, nie? I większość złota. A Max srebrne, ale większość była złota. Patrz, Bartosz Szewczyk, teraz no, zawodnik oczywiście. FEN-u. No tu Wojtuś, ja, Adi też z nami mieszka. No wszyscy z Akademii, trener Mirek. Takie jedno z moich najmilszych wspomnień. Kurde, dostałem niebieski pas po tych mistrzostwach, bo ja nigdy nie obalałem, wcześniej nie używałem parteru, a pierwszy raz trafiłem na gościa lepszego w stójce ode mnie i wiesz, panika, nie? I przełamałem się, obaliłem gościa, dosiadł. Bo ty się wywodzisz ze sportów uderzonych. Tak jest. Fajne, nie? Bardzo fajna pamiątka, super. No. Powiedz mi, jak w ogóle doszło do tego, że wy razem zamieszkaliście z Michałem? No, spotkałem go, kurwa, pod mostem. Ja mówię, co te walki nie idą, nie? Ja mówię, no dobra, to prezesie, chodź, prezesie. Zrobimy z ciebie gwiazdę, tylko musisz mi zaufać. No i tak to się stało, przygarnąłem go. Super, piękna historia. Nie no, tak na poważnie to ten. Michał musi gdzieś mieszkać, jak przyjeżdża do Warszawy. I kiedyś jeszcze, już się kolegowaliśmy, ale wiadomo, ta przyjaźń się zacieśniła, odkąd mieszkamy razem. No to trener zadzwonił, czy bym nie przenocował Michała. Tak jednorazowo. I tak został. Tak jednorazowo. No i tak został Michałek. Wiadomo, ty się wywodzisz z tak zwanego prawdziwego MMA, bo zacząłeś swoją przygodę od amatorskich startów. Czy ty w ogóle myślałeś o przyszłości, o swoich startach w takiej organizacji jak KSW? Myślałem. No, głowa sportowy? Tak. Już nawet miałem parę propozycji, wiesz? Wiadomo, od takich mniejszych federacji, ale typowo sportowych. Mhm. I myślisz, że taka walka na narodowym to byłoby ukoronowanie twojej dotychczasowej kariery? No pewnie, no Marcin, ty byś nie chciał na narodowym? Ja walczyłem na narodowym. No właśnie, zapomniałem. Pewnie, żebym chciał. Byłem tam na żywo, miałem fajną wejściówkę, mogłem chodzić pod samą klatkę. No to wrażenie przeogromne, nie? Jak niektórzy zawodnicy właśnie, typu Mamet, Pudzian, cała hala krzyczała, nie? Za nimi stary. Coś magicznego, każdy by chyba chciał. Także nie będę ukrywał i zrobię wszystko, żeby dopiąć, czyli spełnić to marzenie. Czyli Fighty to nie jest jeszcze docelowe miejsce, w którym... No nie wiem, czy mnie nie odpierdoli od pieniędzy i porzucę, wiesz jak to jest, nie? Zrobię się... Najlepiej trenuje się, jak nie masz zbyt dobrych warunków, bo się nie rozleniwiasz i masz jakiś cel, że musisz być najlepszy, żeby dopiąć swego. A Freak Fighter to jest taka trochę droga na skróty, bo już masz duże pieniądze, popularność, sponsorów i wtedy odechciewać się. Ale na szczęście mam przy sobie takich gości jak Michał Pasternak, gdzie gość walczył w ONE FC i też bym chciał chociaż liznąć takiej kariery jaką. No i mam trenera Mirosława, który ma do mnie jeszcze plany typowo sportowe, dlatego tyle wkłada pracy w moje treningi. Także chciałbym się sprawdzić typowo w zawodowych klatkach. Słyszałem, że ktoś chce odebrać te pasy. No. I teraz są jaja. I co zrobimy, Michał? No kurwa. Ja nie wiem, co ty zrobisz, bo ty je masz. Ja ich nie oddam. Oddasz bez walki? Mój mąż nie słyszał. Oddasz bez walki? Nie, ja tylko komuś jak coś to mogę pożyczyć na chwilę. Okay. Ja i tak po nie przyjdę z powrotem, także... Wotore. Co by się nie działo. Jesteśmy nad Wisłą, mieszkamy bardzo blisko i to jest takie jedno z moich ulubionych miejsc w Warszawie. Bardzo często tu jestem, spaceruję sobie po treningach, także możecie mnie tu spotkać. Pewnie oglądają Freak Fighty. Dobry, dobry. O! Mamy to! Mamy to! Dziękuję. Pan Marcin też. Notowany wielokrotnie. Dzień dobry. Dziękujemy. Teraz ja będę walczył. No. A nie, no Liza, Liza. Nie, tego poprawczaka go wzięliśmy na spacer. Nie. Ale mordo, bo ty jesteś te młode pokolenie, oni byli starsi. Ciesz się, że cię nie obezwładnili, ci nie zagazowali. No, ej, to wrzućcie do cika, to będzie fajna scena, no, ale trochę przykra.
Jak oceniasz szansę Lizaka, gdyby wystartował swoją karierę nie w Street Fightach, tylko w profesjonalnym MMA? Czy mógłby sięgnąć po najwyższe trofea? Myślę, że nie. Ale ja nie, teraz wytłumaczę dlaczego, że nie. Bo musiałby w pewnym momencie zająć się zarabianiem na życie, a nie trenowaniem. I wielu zawodników w Polsce, którzy byli bardzo mocni, rzucili sport, bo nie mieli wyjścia, bo musieli po prostu mieć środki finansowe na to, żeby zarabiać. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że wielu zawodników szukało gdzieś pieniędzy, tak jakby nie do końca w normalny sposób i później wychodziły takie jakieś dziwne sytuacje. Oczywiście, a czy uważasz, że trochę więcej możliwości dają te free fighty właśnie takim młodym zawodnikom, którzy są charyzmatyczni, do tego mają jakiś, no mają to coś w sobie, dostają od razu, można powiedzieć, taką uprzywilejowaną pozycję, że mogą tylko trenować, ponieważ ja i pewnie ty też podzielasz tą podobną historię. Ja przez pierwsze 6 lat swojej zawodowej kariery pracowałem jako magazynier. To tak jak my wszyscy. Ja też i Michał też na magazyn. Ale ty jeszcze nie zacząłeś zawodowej kariery, dlatego właśnie... Ja nie uważam tego absolutnie jako coś negatywnego, tylko te free fighty i te gale, które są teraz, dają jakby szansę zawodnikom takim jak ty. No super, ja bym z tym utalentowanym i charyzmatycznym, nie oszukujmy się, wystartować z tego wysokiego C, czyli tylko trenować, przygotowywać się do walki. Tak, no stary, do niedawna wstawałem codziennie o 4:50, a kładłem się spać o 12:00, nie? W nocy. I wiesz, magazyn, sklep i żeby tylko zrobić 2 treningi u trenera Mirka i tak weź tak żyj, no stary, niewyspany jesteś, łeb poryty, ta praca cię dojeżdża, 2 treningi robisz, wyjebany jesteś, nie masz czasu na nic i nie masz pieniędzy na nic przede wszystkim, nie? A że los się do mnie uśmiechnął, no to teraz jestem przeszczęśliwy, mogę trenować, dawać z siebie 100%, jestem zregenerowany, jeszcze korzystać z takich usług jak fizjoterapeuta, czy jakiś trener od boksu dodatkowy, od zapasów, stać mnie na treningi personalne, żeby korzystać z pomocy profesjonalistów w każdej dziedzinie, wiesz, super. Jasne. A gdzie ty widzisz siebie i swoją karierę na przykład za 2 lata? Za 2 lata jeszcze we frikach, myślę, wiesz, sam wiesz, jakie to są kontakty. Ale za 5 w zawodostwie. Ale tak, ja bym się ciebie teraz zapytał. A co, tak, zawodostwie, a po co ci to zawodostwo? No bo chciałbym coś sobie udowodnić. Ale co sobie udowodnić? A myślisz, że w takich federacjach free fightowych sobie nic nie udowodnisz? Że oni nie są w stanie ściągnąć ci zawodnika, który sportowo Tak, o tym nie to pomyślałem. To po co chodzić do federacji sportowej i coś sobie udowodnić? No rzeczywiście, że mógłbym prosić federację o ściągnięcie mi sportowca. No tak, o tym nie pomyślałem, to okej. Okay. Ale tak chciałbym też pokazać ludziom, że niekoniecznie każdy, kto idzie do frików, to nie ma żadnych szans w sporcie zawodowym. I pójść do jakiejś federacji, może nie tych największych sportowych, ale takich średnich, i coś tam ugrać dobrego. A Michał, bo ten fenomen free fightów można powiedzieć, że jest największy w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych są gale free fightowe, ale są głównie walki na zasadach boksu. W Polsce jest taki fenomen, że jednak te walki odbywają się w MMA. Myślisz, czym jest to spowodowane, że to się tak u nas przyjęło? Może po prostu... Nie wiem. Polacy lubią bydło. Nie, wydaje mi się, że w Rosji chyba też jest dobrze rozpowszechnione. Nie wiem jak w Czechach. Nie, w Czechach teraz jest przypał po tym, co się ostatnio wydarzyło. Nie wiem, czy się wydarzyło. Co kurwa walkę niewidomego zrobili z zawiązanymi oczami gościem. Z wiesz. Z gościem, który przeciwnik miał zawiązane oczy. No i tam do jakiejś masakry doszło. Dużo hejtu się wylało. No, ale ogólnie tutaj tak, właśnie Czechy, Polska, Europa to jest duży boom na te friki. Ale to jest dobre, bo każda federacja sportowa musi podwyższać stawkę normalnym zawodnikom i dzięki temu friki tak jakby też podniosły stawki, sam wiesz najlepiej. Oczywiście. A druga sprawa jest jeszcze taka, która jest ważna, że jak jesteś zawodnikiem frikowym, to masz o wiele lepszych sponsorów. Bo ja wcześniej jak byłem zawodowcem i poszedłem na jakąś rozmowę z potencjalnym sponsorem, to dużo ciężej mi się z nim negocjowało niż teraz. Czyli gdybyś miał zacząć teraz karierę na nowo, to próbowałbyś swoich sił... To bym został youtuberem. Youtuberem i walczył we free fightach. Dokładnie tak. I jeśli by mi ktoś zarzucił, że
jestem youtuberem, freakfighterem i tak dalej, to bym im mu pokazał tych wszystkich ludzi, którzy do tej pory mówili, że oni walczą dla honoru, zasad, dla ambicji, a później zaczęli szukać swoich walk w innych federacjach, bo tak było, bo sporo zawodników wypowiadało się bardzo negatywnie i potem zmienili zdanie. No bo zaczęły się pojawiać dobre pieniądze. No taka jest prawda. No tak, tak. No oczywiście, oczywiście, ale ja, tylko że ja i ty od początku wypowiadaliśmy się dobrze, bo to jest genialny pomysł na biznes. No tak, tylko że niekiedy, ciężko... Czujesz dobrze, że to jest dobry pomysł, no to wiesz, że to jest dobry pomysł, tak? Ludzie lubią iść za jakimś tam nurtem, a ci, co się odrywają od tego i mają swoje zdanie, są postrzegani jako ktoś troszeczkę inny. A ja chyba od zawsze chcę być postrzegany jako ktoś zupełnie odmienny. Nie bój się, Michał, tak cię wszyscy postrzegają. Dobrze ci to wychodzi. Jesteś w tym specjalistą. A ty jeszcze w ogóle myślisz o powrocie do sportowych pojedynków? Bo wiemy, że twoja sytuacja z KSW, wiele fanów na pewno chciałoby... Jest najlepsza. Jest nie najlepsza w tej chwili. Wielu fanów chciałoby cię tam zobaczyć, bo wiedzą, że twój poziom sportowy jest odpowiedni, żeby mierzyć się na tym najwyższym poziomie w Polsce czy Europie. Ale wiemy, że rozmowy zostały ucięte. Czy ty w ogóle jeszcze myślisz o powrocie do sportowych pojedynków? Nie, nie myślę o tym. Jeśli teraz tak mam powiedzieć szczerze, to do końca swojego życia chciałbym walczyć tylko i wyłącznie dla federacji freakowych. Bo federacje freakowe, to jest tak trochę chore, że ja tak trochę mówię dużo dobrze o freakowych, a o sportowych już nie za bardzo, bo ja nie mam jakiegoś mega dobrego zdania o niektórych federacjach, bo w federacjach niektórych sportowych byłem traktowany jak taki gość, który bierze pieniądze i jest takim jakby, nie wiem, no, robotnikiem, przynieś to, podaj to i tak dalej. Freakowe organizacje jednak bardziej cię doceniają jako zawodnika. Takie jest moje subiektywna opinia, nie wiem jak jest twoja. Ty też... Ja się zgadzam w 100%, bo ja w ogóle też uważam, że... Ostatnio mówiłeś o tym, że miałeś kontuzję ręki i dziękowałeś Fejmowi za to, że pomógł ci w tym wszystkim. Oczywiście. A myślisz, że inna federacja sportowa to co by powiedziała? No, stało się. Myślę, że większość by powiedziała stało się, bo ponieważ nie są ubezpieczeni. Myślę, że te największe polskie federacje są ubezpieczone i są przygotowane na takie okoliczności, bo nie mogłyby sobie też pozwolić organizować gala na większych arenach bez odpowiedniego ubezpieczenia zawodników, więc to jakby już też nie idzie z kieszeni organizatora, tylko z kieszeni ubezpieczyciela. Ale masz rację, tutaj Fame ma bardzo dbał o zawodników. Podejrzewam, że High League działał na bardzo podobnych mechanizmach i uważam, że wiele się nie różni od m.in. KSW czy Fenu, tych dwóch największych polskich federacji, czy Cage Warriors, największej brytyjskiej federacji. Fenu? Czy ja walczyłeś czy ja walczyłem, tak. I zaplecze wyglądało wszędzie podobnie. No załóżmy, ja w Fenie walczyłem wiele lat temu, więc też się czasy zmieniły, ale Fame nie odstępuje im na krok, jeżeli chodzi o zaplecze, o organizację, a nawet niektóre rzeczy są sprawniej skoordynowane, jak na przykład komunikacja między zawodnikiem a organizacją jest super sprawna. Przekazują ci wszystkie informacje, którymi wiesz, masz się podzielić. Wiesz, co masz zrobić, dokładnie. O której zrobić, dokładnie. Jak to zrobić. Oczywiście. Jeśli masz jakiś problem, zadzwonić możesz. I nie jest to tak na zasadzie, znowu dzwonisz ty, znowu czegoś nie wiesz. Tylko nie ma najmniejszego problemu, już ci ogarniam to, powiem ci mniej więcej jak to zrobić. Oczywiście, tak? Oczywiście. Bardzo sprawnie wszystko działa i tutaj naprawdę inne organizacje mogą się od tych freakowych organizacji uczyć. Kochani, trochę się rozgadaliśmy, ale z takimi rozmówcami jak Lizak i Vampir to mogliśmy też spędzić na to Biegną Wisłą wiele godzin rozmawiając, ale nie mamy już więcej czasu. Dzięki wielkie panowie, że pokazaliście nam jak spędzacie dzień, jak trenujecie. Wy obserwujcie chłopaków na ich Instagramach. Obserwujcie Marcina też. Trzymajcie za nas kciuki, subskrybujcie kanał Sixpack TV, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki. Pozdrawiamy.